Witamy po przerwie. Ja jestem bardzo niecierpliwa i szkoda mi każdej sekundy, bo nie wiem, kiedy pan Staszek zechce znowu do mnie przyjść, czy w ogóle zechce. Natomiast jest pan leniwy, panie Staszku? Jako byt. Ja owszem jestem leniwy, chociaż kiedy pracuję twórczo, kiedy jestem w jakimś, bo zdarzają się takie momenty, no to wtedy jest z kolei niezwykłe uczucie jakiegoś tworzenia nowej wartości. Kocham grać muzykę. Czasami mi się nie chce na przykład podróżować. O, to tutaj jest nas dwoje. czy nie myślał pan kiedyś, że fajnie jakby były teleportery i tak by było wszystko? Myślałem tak nieraz. Ojej, to jeszcze to bardzo. To byłoby cudowne. Gdyby było 100% pewności, że przeniesiemy się tak jak trzeba, a nie głowa tak na stopie. Tak jak trzeba, a nie tak. Zgadzam się, bardzo chętnie bym się w taki wehikuł zaopatrzył. Co pan robi z poczuciem straty czasu w czasie podróży? Bo ja mam takie poczucie, jak podróżuję, że to jest zmarnowanie czasu. Nie, takiego poczucia nie mam. Raczej znając takie dotkliwości i takie niedogodności podróżne, bo mam na myśli nie tylko przemieszczanie się, ale także mieszkanie w innych miejscach, zadomowianie ich, bo człowiek ma taką tendencję i potrzebę zadomowić choćby ten na jedną noc ten pokój, a później go trzeba rano opuścić, jechać w inne miejsce. To są takie rzeczy, które jak sobie pomyślę czasami, to wolałbym się jakoś właśnie teleportować. Jakiś helikopter, coś. No, boi się pan latać samolotem? Wie pani, mam jakieś takie klaustrofobiczne problemy, ale szybko je potrafię okiełznać i daję radę jak na razie. A czego się pan w ogóle boi? Jest coś, czego się pan boi? Boję się gniewu Bożego. Dobrze, a jak on się miałby objawić? No na przykład, że zrobiłbym coś, co nie tylko skrzywdziłoby śmiertelnie kogoś, ale oczywiście spowodowałoby tak dużo zła, że sam nie mógłbym tego unieść. Nie chciałoby mi się żyć na przykład. Rozumiem. Znaczy, boję się chyba nie chcieć żyć, bo na razie to mi się chce. Ja się z tego bardzo cieszę. A czy Stanisław Sojka boi się czegoś irracjonalnie? Bo czasami boimy się na przykład pająka, tak? A nie powinniśmy nie, tego bać. Nie. Może mam niechęć jakąś do jakiejś, nie wiem, bandy szczurów. Natomiast nie mam takich lęków zupełnie. Czyli mogę wyruszać z panem do dżungli jakiejś? Do dżungli można, tak. Dzisiaj się spotykamy tak naprawdę z powodu tej niebiesko-żółciości. Czyli Sojka wchodzi mistrzowi koncert live nagrany. Tak jest. To jest koncert, który zagraliśmy 16 listopada w Teatrze Och w Warszawie w pełnym składzie kolektyw. Mianowicie Przemek Greger na gitarze, Marcin Lamch na kontrabasie, na trąbce Antek Gralak, na saksofonie Alex Korecki, na perkusji śpiewie Kuba Sojka, na keyboardzie za konsoletą Antek Sojka. Oraz gość niezwykły, Tomek Jaśkiewicz. Tomek Jaśkiewicz był nadwornym gitarzystą Czesława Niemena i pierwszych 6 bodajże najważniejszych albumów nagrał, pracował nad tymi albumami wraz z Niemenem. No a my mamy szczęście, że zabrał się z nami. W zeszłej jesieni zagraliśmy kilka koncertów pierwszych i ten został zarejestrowany i wydany jest zarówno w formie DVD, jak i CD. Ale chcę też powiedzieć, że owszem, to jest bardzo udany album koncertowy i mam nadzieję, że wciąż istnieje publiczność, czy istnieją melomani, którzy cenią sobie muzykę na żywo. A jeżeli tak, to zapraszamy na koncerty w tym roku, bo gramy ich jeszcze A trochę. Gdzie najbliższy koncert? Jeżeli dobrze pamiętam, bodajże w Łodzi. Rozumiem. A w Warszawie kiedy pan będzie grał, żebym mogła przyjść i pan posłuchać z pierwszego rzędu na przykład? Pani Agnieszko, ja nie jestem pewien, bo kalendarzem zajmują się ta pani, zajmuje się ta przemiła wspaniała pani. Tak, pani. Panie Staszku, jak to jest przez ponad 10 lat, tak, wybierać materiał? To znaczy, to nieprecyzyjnie byłoby powiedziane, bo to było tak, że ja w 92 roku po raz pierwszy ośmieliłem się powiedzieć Niemenowi, że chciałbym
zrobić jakąś jego monografię i co on na to? On powiedział, że bardzo go to cieszyło i zaoferował, że jeżeli będę potrzebował jakiejś pozycji z archiwum, jakichś utworów, które nie znalazły się na przykład na płytach, to on służy swoim archiwum. I tak, i od tego momentu ja zacząłem przymierzać się do różnych rzeczy. Natomiast za każdym razem, kiedy zacząłem się odzywać, kiedy zacząłem śpiewać, to odzywałem się, może tak jak to mówimy troszeczkę kolokwialnie, niemenem. To nie znaczy, fenomen jego śpiewu, niedościgłego, no też wiąże się z pewnymi manierami. I te maniery mi utkwiły z tyłu głowy. I wiedziałem właśnie, że będę mógł tak naprawdę zrobić to, kiedy ja sam dodefiniuję swój własny wyraz. Później właściwie były różne inne rzeczy do roboty. 5 lat temu zostaliśmy poproszeni o przygotowanie koncertu niemenowskiego na galę takiego festiwalu Niemen Non Stop w Słupsku i tam przygotowaliśmy właśnie tę listę, te utwory, które później nagraliśmy na albumie w studio, i tutaj zagraliśmy koncertowo. I od tego momentu zaczęliśmy grywać to na koncertach, żeby zobaczyć, jak to działa, żeby dopracowywać, dościślać, doskonalić to. No i tak w zeszłym roku doszliśmy do tego, że jesteśmy gotowi, żeby to nagrać, więc to już trwało niedużo. 5 dni, tak. Z tego, co się dowiedziałam, tak. W tajnych źródłach, które są wszędzie dostępne. Tak, 5 dni, bo przychodzimy do studia przygotowani jesteśmy. Utwory, jakie pan wybrał tutaj na płytę, to Czas jak rzeka, to jest pierwszy utwór. Jednego serca, Wiem, że nie wrócisz, Dziwny jest ten świat. Tak. I jeszcze 6 kolejnych. Stoję w oknie. Ja tak sobie myślę, trzeba być niezwykle pokornym i odważnym człowiekiem, żeby nagrać takie utwory. Bo ja powiem panu tak, ja mimo szczerych chęci swoich nie odważyłabym się, dlatego też dzisiaj przez cały program nazywam pana mistrzem, bo dla mnie jest pan mistrzem, a pan złożył swój hołd swojemu mistrzowi. Owszem. Mieliśmy uczucie, że Czesław spogląda na nas tam w studio z latającego dywanu. I mamy wrażenie, że dołożyliśmy wszelkich starań, a wśród nas jest 4, którzy mieliśmy też zaszczyt po prostu spotykać się z Niemenem i nawet współpracować. Więc rzeczywiście mieliśmy uczucie, że gramy przed Niemenem. Właśnie. Takie duchowe, głębokie. Ale oczywiście, żeby robić Niemena, trzeba też umieć coś. No to już, ale to jest, wydaje mi się, taki warunek, jak to mówią, sine qua non. I tu nie ma się co dziwić. Natomiast prawdą jest też, że mnie się wydaje, że nam się udało wykazać, że te utwory, wszystkie kompozycje Niemena, po prostu świadczą o tym, że to są utwory piękne obiektywnie, właśnie nawet w innym ujęciu, prawda? Dokładnie nie tak. Śpiewane tym fenomenalnym, niesamowitym głosem Niemena. I nadal pozostają wartością. I muszę powiedzieć, że to też nie jest nic dziwnego, dlatego że tak w tym cechu naszym, powiedzmy, należy. To znaczy, że my mamy muzykę Mozarta, bo owszem, ktoś ją uratował w tych nutach, ale potem z pokolenia na pokolenie pojawiają się ci, którzy ją grają. I tak jest, tak to jest w muzyce. I jeszcze żyje pokolenie, które pamięta, że te piosenki są piękne, były piękne, a już żyje pokolenie tych, którzy nie mają o tym pojęcia. I wydaje mi się, że my jesteśmy pokoleniem, które ma obowiązek przenieść je właśnie tam dalej. Utwory są zrobione fantastycznie i osoby, które nie obawiałam się pierwszy raz słuchając tych rzeczy, że usłyszę Niemena. I po pierwszych nutach i po pierwszych słowach zrobiłam. I to było takie
jest fajnie, jest dobrze, tak? No tak, tak. No to właśnie dlatego, dla uniknięcia tego, tak wiele lat minęło, musiało minąć, żeby to było tak, jak się udało zrobić. Kiedy pan mówi o tej płycie, pana twarz łagodnieje niesamowicie. Widać, że jest pan szczęśliwy. Jak się czuje szczęśliwy sługa poetów? To jest, proszę pani, stan trudno opisywalny. Ale widoczny. Tak, ten stan jednakowoż odzwierciedla wiele innych aspektów. Wie pani, no, mam dobre życie. Pan Bóg dał mi o co prosiłem, naprawdę. Dzieci dorosłe, więc pewne obowiązki odchodzą mi że tak powiem, niepamięci cud. W przestrzeń, co sprawia, że mam więcej czasu. No i w ogóle mózg mi się wietrzy, prawda, w ostatnich czasach. Cóż, kradnę to mam się z czego cieszyć. Tak. Czy ma pani plany na coś, o czym powinniśmy wiedzieć, jeżeli chodzi o pana pracę? Twórczość, tak? Co mógłby nam pan zdradzić? Tak po cichu, żeby nikt nie słyszał. Owszem, teraz można powiedzieć, negocjujemy i pracuję nad tym, żeby Universal wydał Pasję według Romana Brandstettera, mój utwór na 11 muzyków i 6 aktorów, który miał swoją premierę w 2011 roku w Niedzielę Palmową w Katedrze Szczecińskiej. Jest to nieprawdopodobnie piękne, poetyckie rozważanie męki i śmierci Jezusa. Roman Brandstetter był wybitnym biblistą, poetą i myślicielem. Był Żydem, który się ostentacyjnie ochrzcił w imię przekonania, że Biblia jest jedna i że Żydzi są starszymi, a chrześcijanie młodszymi braćmi w wierze. To zresztą później już była myśl kontynuowana. Oczywiście tym ochrzczeniem się zaskarbił sobie problemy ze swojej diaspory i ze strony diaspory chrześcijan. Ale był to wielkiego umysłu człowiek, więc to nie powodowało jakichś trudnych rzeczy w sensie dosłownym. Natomiast ten utwór chcielibyśmy wydać, bo jest to świetnie zrealizowane i filmowo, i dźwiękowo. No i to jest to, nad czym aktualnie myślę, jeżeli chodzi o wydawnictwa. Oprócz tego zacząłem pisać gdzieś 2 lata temu, szczerze powiem, też zacząłem pisać. To nie znaczy, że coś napisałem, ale po bodaj dekadzie nie pisania. Proszę. Niczego zacząłem pisać. Cóż, czyli tak. Rzeczywiście ma pan trochę więcej czasu. Jest coś w tym. Panie Staszku, ponieważ zbliżamy się znowu do końca już pomału kolejnego wejścia, a ja bym chciała, żeby ono trwało jeszcze 200 godzin. Ja tylko przypomnę, że te płytę trzeba mieć po prostu. I tutaj nie ma w ogóle złudzeń. Natomiast gdyby pan nie był tym, kim pan jest dzisiaj, jeżeli chodzi o zawód, gdyby pan nie był muzykiem, tak, to co by pan mógł robić? Mógłbym być wykwintnym szoferem. Dlatego, że ja bardzo lubię to zajęcie. Mam już za sobą różne fazy, włącznie z brawurą młodzieńczą. Nigdy nie spowodowałem wypadku. Zrobiłem spokojnie 1 albo 2 miliony ręcznie kilometrów. No i obecnie już jestem jednym z najpłynniej jeżdżących ludzi. Można u mnie spać. Tak? Tak. To poza tym słyszałem, że można mieć dobry angaż w dzisiejszych czasach. Jako szofer. To może się naucza jeździć samochodem. Nie wiem. Nie wszyscy mogą. Skoro wiem, że mógłby pan być szoferem takim i wozić panią Daisy być może. Nie? Na pewno wolałbym wozić kogoś, kto ma kulturę osobistą gdzieś na miejscu, tak, z domu. To jakiego zawodu pan by nie mógł nigdy wykonywać i za żadne pieniądze? Górnika.
Dlaczego? Dołowego. Bo boi się pan? Nie zjeżdżam na dół. Byłem raz w węglowej kopalni, raz w solnej i ja nie zjeżdżam. Nie. Po prostu nie potrafię. Nie powinienem tego mówić, bo to się obnażam jakoś, ale ja po prostu. Wówczas moja klaustrofobia o wiele gorzej się objawia niż w powietrzu, w zamkniętym samolociku. Ja panu życzę, żeby pan nie musiał zjeżdżać w dół, żeby pan wznosił nas wszystkich do góry. Jak to pan robi teraz, dziękuję bardzo, że pan zechciał do nas przyjść. Dzięki za gościnę, pani Agnieszko. Dziękuję, panie Staszku. Dziękuję wam, kochani, i kolejny cudowny gość za tydzień.